Krwawnik to surowiec zielarski w dużej mierze dedykowany paniom, dlatego że hamuje krwawienie miesięczne, no i łagodzi inne dolegliwości związane z okresem krwawienia miesięcznego. Ale nie tylko. Jest to surowiec dość popularny, używany w medycynie ludowej, stąd jego nazwa. Jednakże opisywany jest także w farmakopeach, i to zarówno w farmakopei polskiej, jak i w farmakopeach innych krajów Europy. Krwawnik pospolity. Roślina z rodziny astrowatych, pospolicie występująca na świetlistych, słonecznych, przepuszczalnych glebach, na łąkach. Na pewno nie na glebach gliniastych, ponieważ nie znosi nadmiaru wody. Częściej występuje w niskiej formie, na szczyżonych trawnikach, tak można ją najczęściej znaleźć, lecz również w trakcie kwitnienia dorasta do 60-80 cm i w przyrodzie występuje najczęściej w kolorze białym. Natomiast w ogrodnictwie również, w naturalistycznych ogrodach angielskich bardzo często można spotkać kolorowe, ozdobne formy tej rośliny. Żółte, czerwone, różowe, piękna ozdoba ogrodu, łatwe w uprawie, łatwo dostępne, polecam gorąco. Rozmnaża się ją przez podział karpy. One same, jak widać, rozmnażają się poprzez rozłogi. To ułatwia ogrodnikowi sprawę. Same się praktycznie rozmnażają. Można po prostu podzielić karpę i sobie zasiać w ogrodzie. Krwawnik jest surowcem zielarskim, jak już powiedziałem na wstępie, bardzo często stosowanym przez panie w okresie krwawienia miesięcznego, ale nie tylko dlatego, że zmniejsza krwotok. Otóż dlatego również, że działa on rozkurczowo. Panie w tym czasie odczuwają nieprzyjemne kurcze w dole brzucha, więc działanie rozkurczowe jest jak najbardziej na miejscu. Poza tym, nie tylko w miesięcznym krwawieniu ma on zastosowanie, również w krwotokach, które zdarzają się w przypadku mięśniaków macicy, zwłaszcza w okresie klimakterium. Wtedy też stosowanie preparatów krwawnika, czy to pod postacią mieszanki ziołowej, czy to pod postacią soku z tej rośliny, można zapobiec rozwojowi mięśniaków do tego stopnia, żeby wymagało ono operacji. Stosuję sam osobiście taką mieszankę ziołową, która łącznie się stosuje z zielem krwawnika, bądź też z sokiem z ziela krwawnika, i takie połączenie może rzeczywiście zmniejszyć wydatnie prawdopodobieństwo wystąpienia potrzeby operacyjnego leczenia mięśniaków. Własności przeciwkrwotoczne krwawnika znalazły także zastosowanie w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. Działa on przeciwkrwotocznie, ale też przeciwzapalnie, podobnie jak rumianek. Rumianek, który ma dość podobny skład do ziela krwawnika. Połączenie rumianku i krwawnika jest bardzo dobre, zwłaszcza w leczeniu tzw. nadżerek w żołądka. Tak, przewód pokarmowy może mieć nadżerki, stan zapalny często ma właśnie taką postać. Ten działanie przeciwkrwotoczne, przeciwzapalne jest idealnym połączeniem. Trzeba też wiedzieć, że krwawnik działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie, a patologia grzybicy bądź też infekcji bakteryjnej jest bardzo częsta w przypadku leczeniu, w przypadku chorób przewodu pokarmowego. Krwawnik uważany jest również za zioło, które poprawia trawienie, dlatego że zwiększa wydzielanie żółci i przyspiesza spływanie żółci do dwunastnicy w drogach żółciowych. Ma to zastosowanie szczególnie u osób starszych, bo te właśnie osoby mają problemy z wydzielaniem soków żołądkowych, a przez to problemy z trawieniem, a przez to powodują, że mają mniejsze wchłanianie się substancji czynnych. On ma również działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne, a te własności nadają się zarówno do leczenia choroby typu nadżerki, ale także w wypadku choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Sok ze świeżego ziela krwawnika. 500 g świeżo zebranego kwitnącego ziela trzeba przepuścić przez maszynkę, zmiksować lub odcisnąć w sokowirówce.
Do otrzymanego surowca należy dodać dla utrwalenia alkohol, minimum 40%. Jedna część wódki na dwie części soku. Przechowujemy w lodówce, a po kilku dniach cedzimy przez gazę. Sok pijemy po łyżce 2-4 razy dziennie, rozpuszczony w 1/4 szklanki wody lub soku owocowego. Można też skorzystać z preparatów farmaceutycznych zawierających sok z krwawnika, dostępnych w aptekach. Istotą ziołolecznictwa jest stosowanie mieszanek ziołowych, czyli połączeń różnych surowców zielarskich. I nie inaczej jest w przypadku krwawnika. Połączenie w przypadku chorób trawienia, systemu trawienia, to połączenie go z bożym drzewkiem, korzeniem ziele mniszka, miętą, dziurawcem, bądź też babką lancetowatą. Takie połączenie będzie łagodziło stany zapalne przewodu pokarmowego i to zarówno nadżerki żołądka, jak i chorobę wrzodową dwunastnicy. Będzie także dobrze działało na zespół jelita drażliwego, który jest bardzo częstą przyczyną wizyt u lekarza. Takie działanie też będzie zapobiegać rozwojowi kamicy żółciowej, bo krwawnik i te surowce, o których powiedziałem, powodują szybsze i większe wydzielanie żółci, a przez to kamienie nie będą się tworzyć. Takie działanie, skutkiem tego działania może być to, że wyleczą się nasze bóle głowy, że poprawi się proces trawienia, że przestaniemy mieć zaparcia. Oczywiście w przypadku zaparć warto również do tej mieszanki dodać ekstra błonnik. My stosujemy najczęściej błonnik owsiany i z babki jajowatej. Takie połączenie znakomicie nadaje się do leczenia zaparć. Ale wróćmy do początku. Pamiętajmy o tym, że krwawnik to krwawnik, a więc służy przede wszystkim do łagodzenia nadmiernego krwawienia miesięcznego oraz krwotoku w okresie klimakterium. Z czym go wtedy lepiej połączyć? Najlepiej połączyć go z ziołami o działaniu uspokajającym i rozkurczowym, takim jak korzeń kozułka, szyszki chmielu, ziele melisy, bądź też ziele serdecznika. Takie połączenie przypuszczalnie złagodzi objawy niedyspozycji związanej z okresem miesiączki. Jeżeli mamy krwawnik, to dobrze go czasami połączyć z rumiankiem, babką, nagietkiem. Takie połączenie znakomicie nada się do leczenia skaleczeń, otarć skóry. Wtedy dobrze, jeżeli będzie to napar, to zagotować go przed użyciem. Ale może to być również nalewka alkoholowa i wtedy nie trzeba nic gotować, bo alkohol dezynfekuje. Można także stosować kremy zawierające krwawnik bądź też inne surowce przeciwzapalne i również powinno to przyspieszyć gojenie się skóry. Jak już powiedziałem, krwawnik ma swoje miejsce w fitoterapii. Nie jest to może ziołak strasznym, ogromnym spektrum działania, ale w przypadku zaburzeń okołoklimakteryjnych, bólów miesiączkowych, zaburzeń trawienia można go stosować, można go też łączyć z innymi surowcami zielarskimi. Jest on bezpieczny i dobry do zastosowania. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.